Cześć kochani, witam Was serdecznie, Wasz Soul Voice z tej strony. Kontynuujemy temat postu Daniela i dzisiaj opowiem Wam na temat zakwasu z buraków, ponieważ jest bardzo ważny, a nie wszyscy o tym mówią i akurat właśnie zakwas z buraków jest w poście Daniela stosowany każdego dnia, więc trzeba się kochani do tego przygotować, ponieważ jeżeli będziecie chcieli zacząć na szybko, na łapu-capu, to nic Wam z tego nie wyjdzie, bo nie spełnicie pierwszego przykazania, którym jest picie codziennie rano, jak wstajemy, właśnie wody z cytryną albo wody z octem jabłkowym oczywiście. Także kochani, to do dzieła. Cóż to takiego ten zakwas z buraczków i co nam będzie potrzebne? W ogóle szklanka zakwasu z czosnkiem to tak około 20, można powiedzieć 200 ml. Podgrzewa się ją do 40 stopni, co świetnie przypomina również taką ciepłą zupę, można by powiedzieć, albo kompot. Jak zwał, tak zwał. W każdym bądź razie zakwas z buraczków jest całkiem apetyczny, naprawdę. Na co dzień wolę przygotowywać w ogóle buraki na zakwas w mniejszych ilościach, ale za to częściej. Zakwas jednak doskonale przechowuje się, kochani, w lodówce, więc jeśli wolicie, możecie od razu przygotować po prostu większą ilość. Buraki z zakwasu świetnie nadają się do sałatek różnego rodzaju i zup. Najbardziej lubią na przykład zapiekane z czosnkiem. Surowe buraki mają niski indeks glikemiczny. Kiszone to z kolei bogactwo kwasu mlekowego i cennych dla naszego zdrowia minerałów, witamin i przede wszystkim bakterii. Zdrowie zaczyna się, jak mówią, w jelitach, a bakterie pochodzące z procesów fermentacji są doskonałym źródłem, kochani, probiotyków, które musicie niestety kupować osobno, jeśli bierzecie udział w poście, ponieważ są bardzo potrzebne. Cóż, składniki, kochani, jakie będą Wam potrzebne, to jest 1 kg buraków, 1 litr wody. Oczywiście woda musi być niechlorowana, przygotowana, najlepsza, najsmaczniejsza, najczyściejsza, jaką tylko posiadacie. Jeśli posiadacie żywą wodę, to będzie mega. Jedna główka czosnku przekrojona na pół, ale nie obrana. Listek laurowy, kochani, kilka ziaren ziela angielskiego do tego i jedna mała łyżeczka soli himalajskiej. Jej ilość dodajemy w zależności od naszego gustu, smaku. I do tego łyżka zalewy z ogórków kiszonych. I to generalnie wszystko, a przygotowanie wygląda następująco. Buraki, kochani, myjemy i kroimy w plasterki o grubości 1 cm. Oczywiście, jeśli wolicie, możecie podzielić buraki na ćwiartki lub też połówki, wszystko jedno. Plastry buraków z kolei układamy w kamionce, czyli lub szklanym takim słoiku, warstwami, przekładając je oczywiście ziołami. Całość, kochani, zalewamy wodą wymieszaną z solą i wodą z kiszonych ogórków. Naczynie, w którym kiszą się buraki, przykrywamy gazą lub inną ściereczką. Latem zakwas będzie gotowy około 5 do 6 dni, natomiast zimą trochę dłużej, między 10-12, czasami zdarza się, że również 14, jeśli są bardzo niskie temperatury. Buraki generalnie są genialnym antyoksydantem i mają świetne działanie w profilaktyce nowotworowej. Genialny zakwas z buraków, kochani, domowej roboty, to naprawdę wspaniała rzecz. Bardzo wzmacnia krew i odporność. Zakwas w ogóle z buraków oczyszcza i wzmacnia naszą krew, jak powiedziałam, zwiększa liczbę czerwonych krwinek w niej i jest rewelacyjny w profilaktyce i leczeniu niedokrwistości. Polecany przy przeziębieniach, ogólnym osłabieniu oraz przede wszystkim anemii. Obowiązkowy jest dla dzieci i dorosłych osłabionych po leczeniu antybiotykami. Ponadto, kochani, buraki obniżają poziom złego cholesterolu i zwiększają odporność. Naukowcy bowiem twierdzą, że poprawiają również koncentrację i przeciwdziałają miażdżycy.
świetnie odkwaszają nasz organizm, spowalniając procesy gnilne w jelitach oraz pomagają w wydalaniu kwasu moczowego z organizmu. Wspierają przy tym nerki i oczyszczają nasz organizm. Zakwas z buraków w naturalny sposób poprawia witalność, odporność, przeciwdziała rozwojowi szkodliwych bakterii, jak już wspomniałam, i wspomaga pracę naszej wątroby również oraz nerek. A ponadto buraki zawierają mnóstwo witaminy A, witaminy C i z grupy B. A także, kochani, żelazo, potas, wapń, magnez czy też kobalt. Ten ostatni jest niezbędnym minerałem w procesie tworzenia czerwonych kwinek. Wszystko to przenika do zakwasu. Sok i zakwas z czerwonych buraków jest zalecany w leczeniu niedokrwistości, osłabieniach, różnego rodzaju anemiach, w rekonwalescencjach po chorobach czy też po antybiotykoterapii. Buraki zawierają bardzo dużo kwasu foliowego, kochani, który jest bezcenny dla kobiet, które są w ciąży. Należy również o tym pamiętać. Zakwas z buraków jest też genialnym napojem energetycznym, powiedziałabym coś w rodzaju takiego energetyka, ale zdrowego przede wszystkim. W wyraźny sposób on dodaje nam energii i siły, wzmacnia kondycję fizyczną i wydajność naszego organizmu. Także no, nic ująć, nic dodać, musimy się zmobilizować i robić swój własny, prywatny zakwas. Współcześnie jeszcze naukowcy i lekarze, specjaliści do zdrowego żywienia na świecie coraz częściej podkreślają wagę spożywania kiszonek i to codziennie. Podczas procesu fermentacji bowiem powstaje kwas mlekowy, który oczyszcza Wasz organizm i wzmacnia system odpornościowy. Dlatego do kiszonek trzeba przyzwyczaić się i już od, powiedzmy, najmłodszych lat najlepiej, które zwykle nie zawsze były w naszym domu częstymi gośćmi. Także kochane kiszonki muszą u nas zagościć. Kiszonki są w naszej diecie nieodzowne, jeśli dbamy o figurę oraz pragniemy zachować młodość i witalność na długie lata przede wszystkim. Zawarte w nich substancje regulują florę bakteryjną w naszych jelitach, wspomagają trawienie i przede wszystkim wchłanianie produktów przemiany materii, a także zmniejszają poziom szkodliwego cholesterolu. Generalnie kiszonki regulują metabolizm i ułatwiają trawienie białek, tłuszczów i węglowodanów. Wygładzają naszą skórę, wzmacniają włosy i paznokcie, co jest ważne, a co najważniejsze, zwiększają przyswajalność żelaza, dodając nam siły, energii i witalności. Więc chyba tak mogłabym spuentować te nasze kochane buraczki w zakwasie, żartobliwie mówiąc. No cóż, moi drodzy, życzę Wam przede wszystkim powodzenia, dużo radości, witalności, dużo zdrówka, żebyście mieli dużo witamin i minerałów i żebyście nie zapominali o nich, ponieważ jednak są potrzebne i będąc na diecie czy też na poście Daniela trzeba dodatkowo się suplementować. Jest to moje zdanie, oczywiście każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Ja zaobserwowałam wśród moich znajomych, którzy byli na poście Daniela i przyjmowali sporą ilość suplementów, przechodzili ten post znacznie łagodniej, bez większych problemów. Nie wypadało im tak strasznie włosy, jak niektórym osobom, które opowiadają o tym w internecie. Nie łamały im się tak strasznie paznokcie, ponieważ te minerały i witaminy mieli w sobie, ponieważ je dostarczali. Dieta może była trochę uboga, ale dodatkowe suplementy sprawiły, że naprawdę nie działo się tak naprawdę nic złego. Wszystkie objawy, które mieli, były dużo mniejsze od osób, które niestety tej suplementacji nie robiły, czy też przyjmowały tylko witaminę D na przykład. No cóż, wiele witamin, wiele minerałów jest nam potrzebnych, nie tylko witamina D czy tam D3. I niestety jest to jakiś dodatkowy wydatek, ale naprawdę warto zainwestować w swoje zdrowie. No nic, kochani, niech to będzie druga puenta. Życzę Wam wszystkiego dobrego, przesyłam dużo pozytywnej energii, cudowną wibrację wszechświata, żeby pomogła Wam wszystkim
zrealizować przede wszystkim swoje marzenia i doprowadzić Wasze cele do pozytywnego rozwiązania oraz do osiągnięcia sukcesu. Trzymajcie się, pozdrawiam i zapraszam do słuchania kolejne audio nagrania. Pa, pa, cześć!